przyjemność rozmawiać z organizatorem, z sołtysem wielkim duchem, jak przed chwilą powiedział burmistrz Dwojnicza, z panem Tadeuszem. Z panem Tadeuszem Małgiem. Panie sołtysie, trzeci. Trzeci. Jestem bardzo zadowolony. Nie tak rutyna, jeszcze nie do rutyny nam brakuje dużo, ale staramy się, a przede wszystkim mieszkańcy Isku, żeby to wszystko tak było tak perfekcyjnie, ładnie. Znaczy nie wszystko jeszcze nam wyszło, ale uczymy się. Ale uczymy się. Pogoda dopisała, bo burmistrz przed chwilą powiedział, że pan nawet pogodę załatwił. Byłem nawet u proboszcza, żeby to jakoś załatwić, żeby ta pogoda była, bo szkoda. Tyle pracy włożone w to wszystko, żeby po prostu zniweczyć na deszcz. Dlatego jestem szczęśliwy, że Bozia nam dała tak ładną pogodę. Czyli cóż, pozostaje nam życzyć sukcesu przede wszystkim, panie sołtysie, i coraz lepszych dni i wiknienia mieszkańcom. Mam nadzieję, że nawet ci nieprzekonani w końcu Bozie docenią to, co my robimy. Myślę, że tak. Ja też. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Na portalu Nasz Wojnicz, Aleksandra Domańska. Zgadza się, roku po raz trzeci spotykamy się na terenie sołectwa Isem. Na kolejnych dniach gminy myślę, że impreza, która już będzie wpisana na stały kalendarz imprez na terenie gminy Wojnicz. Bardzo się cieszę, że mamy sołectwo, bo sołectwo liczące raptem jest niewiele ponad 260 mieszkańców, potrafi tak się zmobilizować i zorganizować, oczywiście pod egidą pana sołtysa, pana Tadeusza Bąka, tak wspaniało. Brakuje gości oficjalnych, co się dzieje? No myślę, że goście dojadą, bowiem zarówno w dniu dzisiejszym, jak i jutro odbywa się wiele uroczystości tutaj w sąsiednich gminach, także trudno. Czekamy w tej chwili na pana wicemarszałka, pana marszałka Kowa na ciebie, ale myślę, że za chwileczkę będziemy robić. Czyli cóż, pozostaje życzyć miłej zabawy? No myślę, że tak. Pogoda troszeczkę się wyklarowała. Myślę, że idzie na dobre. Pan Wąk podobno załatwił wszystko. Również pogodą. Czyli są to doskonałe. Mamy wzrostem, ale wielki duch. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję dla portalu Nasz Wojnicz, Aleksandra. Panie burmistrzu, Wasiuszka. Bardzo Państwa przepraszamy, że naszymi garniturami przeszkadzamy w Państwu sobotniej zabawie. Ale bardzo chciałem być tutaj na zaproszenie pana sołtysa, organizatorów, pana burmistrza. Życzę Państwu udanej, sobotnio-niedzielnej zabawy. Każda okazja, nawet dni wikliny, jest dobra, żeby się spotkać, pobawić, porozmawiać, zjeść kiełbaskę. Jak ktoś może, to wypić piwo. Mam nadzieję, że będzie Wam pogoda sprzyjała. I jeżeli zaprosicie, to przyjadę również w przyszłym roku, chociaż zapewne już kilkaset metrów stąd będą prace drogowe prowadzone, bo jak wszyscy Państwo wiecie, województwo buduje obwodnicę Wojnicza, po stronie północnej już jest realizowana, po stronie południowej maszyny powinny wjechać w przyszłym roku, a wszystko powinno się skończyć w ciągu 2 lat, tak aby w 2014 można było już spokojnie objechać Wojnicz. Życzę Państwu udanej zabawy. Wszystkiego dobrego. Również serdecznie Państwa witam. Witam szczególnie serdecznie pana marszałka województwa małopolskiego, pana Romana Ciepiele. Jest nam bardzo miło, panie marszałku, że przy natłoku wielu obowiązków pan marszałek był uprzejmy i zagościł w małym sołectwie, w sołectwie Isew. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że po raz kolejny, bo po raz trzeci sołectwo Isew potrafi zorganizować kolejne dni wikliny. Panie marszałku, myślę, że Isew możemy tutaj stawiać za wzór, bowiem sołectwo liczące niewiele ponad 260 mieszkańców, to jest praktycznie jedna większa ulica w Wojniczu, bo tyle ulica Krakowska liczy. Nie potrafi zorganizować na przykład święta ulicy, a Isew potrafi tak wspaniałą imprezę zorganizować po raz kolejny. Myślę, że tutaj należy pogratulować. Panie sołtysie, gratuluję panu wspaniałych ludzi, że potrafi pan tych ludzi tak poderwać i zorganizować tą imprezę, a z kolei mieszkańcom Ispu gratuluję sołtysa. Myślę, że wyraz uznania i szacunku dla pana Tadeusza państwo daliście podczas ostatnich wyborów sołtysa, gdzie pan Tadeusz dostał ten mandat zaufania na kolejną kadencję.
Szanowni Państwo, kończąc, życzę Państwu miłej, wspaniałej zabawy. Myślę, że Pan Tadeusz już załatwił pogodę, bo mówił tak, że w południe musiał korektę wprowadzić i pogoda jest zamówiona na 2 najbliższe dni. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Także serdecznie jeszcze raz witamy. Zapraszamy na zwiedzanie naszych tych wszystkich tutaj chętnych imprez, co mamy. A my z Halinką razem troszeczkę pogabędzimy. Przedstawimy Wam dalszy program dzisiejszej imprezy. Sponsorów, bez których by się to nie odbyło. I o godzinie 19:30 szykować brawa. Zespół się zbliża, zaraz się będą przebierać i będą z nami się bawić. Dziękujemy bardzo, panie marszałku.